Dziś jest wspomnienie Najświętszego imienia Maryi. Często mówimy, że są to imieniny Matki Bożej. Ten dzień przypomina nam o przywilejach danych Maryi przez Boga i o wszystkich łaskach, jakie otrzymujemy za jej wstawiennictwem, wzywając jej imienia. Imię Maryi wypowiadamy wiele razy w naszym codziennym różańcu. W tym świętym imieniu szukamy otuchy, ocalenia, ale też wyrażamy nasze uwielbienie wobec Matki Bożej. Przypomnijmy sobie historyczny fakt, że w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, to jest 8 września, wojska polskie przybyły pod Wiedeń, szykując się do bitwy z Turkami. 12 września rankiem król Jan III Sobieski wraz z wojskiem polskim był na mszy świętej na Kalenbergu, służył do niej jako ministrant, przyjął komunię świętą i na chorągwiach rycerskich polecił wypisać imię Maryja. Pod hasłem Maryi wojska ruszyły do bitwy i jak wiemy odniesiono wielkie zwycięstwo, choć militarnie wydawało się to bardzo trudne do osiągnięcia. Dzisiejsze wspomnienie jest jednym z wielu obchodów maryjnych, które są włączone w obchody ku czci Chrystusa. Jak świętujemy narodzenie Chrystusa 25 grudnia i Jego Najświętsze imię 3 stycznia, podobnie obchodzimy wspomnienie tych samych tajemnic z życia Maryi, odpowiednio 8 września narodzenie Maryi, a 12 września wspominamy jej imię, nasze imię. To słowo, które chyba słyszymy najczęściej w codziennym życiu. Przyzwyczajamy się do jego brzmienia, drgania i dźwięku. Już maleńkie dziecko potrafi odróżnić swoje imię od innych usłyszanych wyrazów, a z czasem zauważa znaczenie noszonego imienia. My starajmy się wypowiadać z wielkim szacunkiem imię Maryi w naszym różańcu. Przywołujmy jej bliskość i uwielbiajmy Boga za wielkie rzeczy, jakie czyni przez nią, przez Maryję, jej imię w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj